Chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać na pierwszym spotkaniu w Czechnicy uruchomionej przez Ruch Społeczny imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na Lubelszczyźnie. Jesteśmy zorganizowani po to, aby dać Państwu szansę uczestniczenia w poważnych debatach dotyczących ważnych spraw naszej ojczyzny, naszego państwa, w imię tych wartości, tej aksjologii, która przyświecała świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu do czasu tej pamiętnej, przez nas nigdy niezapomnianej katastrofy, jaka zdarzyła się 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia. Szanowni Państwo, witamy Państwa w imieniu Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego razem z Panem Prezesem doktorem Januszem Mazurkiem, który będzie mi towarzyszył w prowadzeniu tego spotkania. Natomiast są z nami także Marek Krakowski i Liwia Galińska, którzy tworzą razem z nami zarząd tego stowarzyszenia. Tutaj pozwolę sobie jeszcze szczególne słowa wdzięczności za dzisiejsze spotkanie skierować do nieobecnej dzisiaj z nami pani doktor Ewy Kurek, która tak się szczęśliwie składa, zna Państwa Gniewnów, dzięki czemu mieliśmy pewną łatwość w obsłuciu trochę kalendarza obu państw, dlatego że zechcieli, będąc w Polsce, przyjąć nasze zaproszenie do Lubina, za co jesteśmy im ogromnie, ogromnie wdzięczni. Witam więc bardzo. Oboje z Państwa tutaj z nami obecnych, szczególnie dlatego, że nie tylko nam towarzyszą, ale zechcieli swój czas poświęcić po to, aby przekazać nam swoją ogromną wiedzę na temat, który dzisiaj porusza opinię publiczną w Polsce i nie tylko w Polsce. Na temat, który ciągle bije w naszych sercach, a który chcielibyśmy rozpoznać umysłem. Dlatego pomysł na spotkanie właśnie tutaj w Świątyni Nauki, na Politechnice, właśnie na Wydziale Mechanicznym. Szanowni Państwo, żeby nie zajmować czasu, za chwilę przejdziemy do części prezentacyjnej. Ona będzie się składała z dwóch etapów. W pierwszym pani mecenas Maria Szonert-Binienda wprowadzi nas w tematykę, która następnie zostanie podjęta przez pana profesora Wiesława Biniendę. Przedstawię Państwu w kilku zdaniach pana profesora. Widzę, ze względu na frekwencję, że zdecydowana większość obecnych wie, kim jest pan profesor, bo pewnie niekoniecznie przyszłaby na to spotkanie, gdyby nieznana była to osoba. Tym niemniej myślę, że pewne cechy pana profesora warto podkreślić w kontekście pewnych wydarzeń, z którymi mamy w Polsce dzisiaj do czynienia, a jest to rzecz, z którą trudno się pogodzić. Otóż próbuje nam się robić często wodę z mózgu po prostu, przedstawiając tych Państwa, którzy pracują w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jako ekspertów wybitnych, a tych wszystkich, którzy ośmielają się mieć poglądy oparte na wiedzy, odmienne niż to, co wynikałoby z raportów Anodin czy Millera, za kontrowersyjny, żeby nie użyć innych epitetów, którymi czasami niestety wybitni naukowcy są etykietowani. Powiem więc w kilku zdaniach, bo może panu profesorowi nie będzie zręcznie o tym mówić, że Wiesław Kazimierz Binienda jest doktorem inżynierii mechanicznej, profesorem, wykładowcą i dziekanem, mówiąc po polsku, Wydziału Inżynierii Cywilnej w Kolegium Inżynierii University of Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego Journal of Aerospace Engineering, wydawanego przez American Society of Civil Engineers, współdyrektorem Gas and Turbine Research and Testing Laboratory University of Akron, autorem licznych publikacji naukowych. W ubiegłym roku, jak wydaje Wikipedia, 79 tych publikacji, nie wiem, czy pan profesor pamiętał, że aż tyle. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej, metodach obliczeniowych fizyki ciała stałego i ich zastosowania w lotnictwie i astronautyce. Laureat wielu nagród, w tym przyznawanych przez NASA, którą to agencją współpracuje od lat, prowadząc badania finansowane przez granty NASA. Można by tych cech przypominać sporo, ale ze względu na upływający czas wydaje mi się, że nie ma co przekonywać tu zgromadzonych, że mamy do czynienia z wybitnym fachowcem, którego opinie opierają się na ugruntowanej wiedzy naukowej. Jeżeli można, to przekażę teraz głos pani Marii. Pani mecenas, proszę bardzo.
Teraz. O, jeszcze może zanim mikrofon sprawdzimy, jedna rzecz techniczna. Zakładamy, że po części prezentacyjnej, jeżeli czasu wystarczy na kilka pytań z Państwa strony, ze względów organizacyjnych i ze względu na to, że nie mamy takich mikrofonów, uzgodniliśmy tak, że Państwo będą mieli możliwość zadania pytań w formie pisemnej. Tutaj są młodzi ludzie, którzy każdemu, kto będzie tego chciał, dostarczą długopis i kartkę. Także jeżeli ktoś by chciał jakieś pytanie, to w dalszej części. Na razie oddaję głos Pani Mecenas Marii Szonek-Gnięcie. Proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ponieważ mój mąż będzie mówił ściśle na temat naukowy, związany zresztą z profilem wydziału, który nas tutaj gości, ja pozwoliłabym sobie odnieść się do kwestii absolutnie podstawowych w kwestii katastrofy smoleńskiej. Jestem z zawodu prawnikiem i tematyka prawnicza śledztwa smoleńskiego jest to osobny, ogromny temat, do którego jeszcze nie dotarliśmy, który jest przed nami i nas czeka. Do tego króciutko nawiążę na koniec. Niemniej chciałam rozpocząć naszą dyskusję dzisiaj, naukową dyskusję, zwróceniem uwagi na problem. Problem, z jakim się spotykamy. Mianowicie praktycznie mamy całą masę różnych faktów, opinii i wręcz insynuacji, które przebijają się w naszej przestrzeni publicznej od ponad 3 lat. I w związku z tym ja bym to nazwała, że stan naszej świadomości społecznej jest tak zwaną totalną dezinformacją. I dlatego chciałabym rozpocząć naszą dyskusję. Zwróceniem uwagi na kilka absolutnie podstawowych, fundamentalnych faktów związanych z katastrofą smoleńską, które zresztą były inaczej przedstawiane natychmiast po katastrofie i do dzisiaj są zakłamywane w przestrzeni publicznej. Mianowicie chciałabym, żebyśmy mogli osiągnąć taki poziom zrozumienia, gdzie wszyscy zgodzimy się z tym, że kapitan Protasiuk i załoga Tupolewa w dniu 10 kwietnia nie zamierzała lądować. Kapitan Protasiuk jasno i wyraźnie wydał komendę na wysokości 100 metrów. To była wysokość decyzyjna, do której piloci są uprawnieni do zejścia. Na wysokości decyzyjnej kapitan Protasiuk podjął decyzję odejścia na drugi krąg. Odchodzimy. Tą decyzję kapitana Protasiuka powtórzył drugi pilot Grzywna. Odchodzimy. W związku z tym wszelkie spekulacje, że wbrew wydanej komendzie odchodzimy, oni jednak lądowali, są nieuprawnione na dzień dzisiejszy, ponieważ stenogramy jasno mówią, że taka komenda padła na właściwej wysokości, została zrozumiana i powtórzona przez drugiego pilota. Także bardzo proszę, jakakolwiek dyskusja w temacie, czy nurkowali, jak szybko, gdzie tej ziemi szukali, muszą być dyskutowane w kontekście zapisu z transkryptu. Odchodzimy! Chciałabym, żeby to do nas wszystkich dotarło. To jest fundamentalne. Teraz drugi element, który jest tak strasznie dla nas Polaków bolesny, to jest koncepcja, jaka została zaproponowana na konferencji prasowej, kiedy Federacja Rosyjska przedstawiała końcowy raport. Jaka była konkluzja? Konkluzja była taka, że niedoświadczony pilot pod presją pijanego generała, również w wyniku ingerencji nieodpowiedzialnego prezydenta, lądował za wszelką cenę. Proszę Państwa, po pierwsze transkrypt absolutnie przeciwstawia się stwierdzeniu lądowania za wszelką cenę. Kapitan Protasiuk, tutaj to jest następny temat. Natomiast zasadniczy temat na dzień dzisiejszy dla nas jest taki, że prokuratura polska wydała oświadczenie w ostatnich dniach, że generała Błasika nie było w kokpicie. Takie jest oficjalne stanowisko prokuratury polskiej. Nie ma dowodu na to, że generał Błasik był w kokpicie.
W związku z tym na dzień dzisiejszy chciałabym zasugerować Państwu, że każdy, kto spekuluje, że niby jest oficjalne oświadczenie, że go nie było, ale może był, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i na szkodę munduru Wojska Polskiego i na szkodę dobrego imienia generała Rzeczypospolitej Polskiej. Taki jest stan wiedzy naszej na dzień dzisiejszy. To są dwa podstawowe punkty. Oczywiście tych punktów jest cała masa. Ja bym mogła przez godzinę mówić, ale nie o to chodzi, bo potrzebujemy prezentacji pana profesora Biniendy. Jednak chciałam jeszcze ostatnią kwestię sygnalizować. Problematyka podstawy prawnej badania śledztwa smoleńskiego. Chciałabym, żebyśmy sobie jasno zdali sprawę. Po pierwsze, że konwencja chicagowska, na którą bardzo często się oficjalne media powołują, nie stosuje się do lotu Tupolewa w dniu 10 kwietnia 10 roku. Dlatego, że to jest lot państwowy, a konwencja chicagowska stosuje się do lotów cywilnych. W związku z tym ten wypadek nie podlega jurysdykcji konwencji chicagowskiej. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ktokolwiek będzie dalej insynuował, że śledztwo jest prowadzone według konwencji chicagowskiej, kłamie jasno i wyraźnie. Okay? Natomiast co się dzieje, to rząd polski godzi się na to, żeby śledztwo katastrofy smoleńskiej było prowadzone nie według konwencji, nie według reżimu prawnego międzynarodowej konwencji, tylko poza reżimem konwencji chicagowskiej, ale zgodnie z procedurami załącznika 13, który daje pewne standardy prowadzenia śledztwa. Ale jesteśmy poza nawiasem prawa międzynarodowego i to sobie trzeba jasno powiedzieć. I w momencie, kiedy ta informacja wypłynęła na światło dzienne, że nie według konwencji chicagowskiej, tylko według załącznika proceduralnego i bez możliwości egzekwowania należytego prowadzenia śledztwa i bez możliwości odwoływania się gdziekolwiek, krótko mówiąc, licząc na dobrą wolę Federacji Rosyjskiej. Taki jest stan prawny na dzień dzisiejszy przeprowadzonego śledztwa katastrofy smoleńskiej. Bez podstawy prawnej, w luce prawnej, licząc na dobrą wolę Federacji Rosyjskiej. Ostatnio rząd wymyślił, że na podstawie umowy ustnej. Okay? I chciałabym, żebyśmy sobie z tego jasno zdawali sprawę. To są takie trzy absolutnie fundamentalne elementy w naszej dyskusji na temat katastrofy smoleńskiej. A teraz chciałabym oddać głos profesorowi Binienda i przechodzimy do części technicznej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, przyciągnijmy troszeczkę, żeby lepiej było widać zrzuty obrazów, co nie oznacza, że zgasimy zupełnie światło. Nie wiem, gdzie tutaj można siąść. Witam Państwa. Jest mi bardzo miło przyjechać do Lublina w śnieżny dzień, trochę mroźny, trochę było ślisko, ale szczęśliwie żeśmy dobrnęli tutaj do Państwa. Jest mi bardzo przykro, że nie ma miejsca dla wszystkich, abyście Państwo wygodnie usiedli i wysłuchali mnie, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten Państwa wysiłek będzie coś warty. A tak jak zostałem przedstawiony, za co bardzo dziękuję serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj Politechnice Lubelskiej za miłe przyjęcie. Czuję się zawsze na Politechnikach bardzo dobrze, no bo sam skończyłem Politechnikę Warszawską, także jest to miejsce, gdzie po prostu każdy absolwent, gdziekolwiek na świecie jest, czuje się u siebie w domu. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić oczywiście ten temat, który jest na ekranie. I
posłużę się głównymi punktami, jakie tutaj są zaznaczone. Najpierw będę mówił o analizie uderzenia samolotu Tu-154M w Brzozę. Następnie przedyskutuję upadek pionowy kadłuba tego samolotu do góry kołami w różnej konfiguracji. Następnie w trzecim punkcie założę, że cały samolot jako niezniszczony uderza w miękką ziemię w pozycji z kołami do dołu i do góry, żeby przeanalizować wszystkie etapy, jakie są stwierdzone w komisji MAK-u czy w komisji Millera. Ideą tej pracy była weryfikacja. Weryfikacja tez, konkluzji, jakie komisja MAK czy komisja Millera założyły. Ja zawsze na początku zakładałem, że oni mają rację i patrzyłem, czy zachowanie się materiału, opisy matematyczne tego zachowania, fizyka zachowania się struktur samolotów w takiej sytuacji, drzewa na przykład, albo ziemi, czy innymi słowy ta rzeczywistość, która jest opisana numerycznie, potrafi uzyskać taki rezultat, jaki widzimy na zdjęciach, w opisie tych raportów. Przypomnę Państwu oczywiście pierwszy punkt, który jest napisany w sekcji 3.1.69, który mówi, że samolot uderzył w 30 do 40 cm brzozę na wysokości załóżmy 5 metrów, tak było na początku. Co ciekawe, że w zeszłym tygodniu żeśmy się dowiedzieli z prokuratury, że to już nie jest 5 metrów, teraz już jest 9 metrów. Także te fakty zmieniają się nawet 2,5, prawie 3 lata od tego momentu. Właśnie dlatego za każdym razem, kiedy tylko mam okazję, to na forach radia, telewizji czy gdziekolwiek mogę, zapraszam ekspertów komisji Millera, czy teraz Laska, żebyśmy usiedli po prostu przy wspólnym stole, nie koniecznie ja z nim, ale raczej nasza grupa z jego grupą, i ustalili fakty. Czy jest faktem, że drzewo zostało uderzone na wysokości 5 metrów? No tak myślałem, że taki jest fakt. Okazuje się, że to nie jest fakt, teraz już jest 9 metrów. Czy jest fakt, że to drzewo miało 30 czy 40 cm? No, okazuje się, że już nie jest 30 czy 40 cm, tylko 15 albo 10 cm. Także trudno mi po prostu zgadywać, bo to wygląda trochę śmiesznie, jeżeli nie potrafimy takich podstawowych faktów ustalić. No ale ja zawsze staram się powiedzieć, że jakiekolwiek te fakty będą, jeżeli one ustalimy je, to ja zgodnie z tymi faktami zrobię swoje symulacje, które są wykonane za pomocą programu, który został pierwszy raz zastosowany po katastrofie wahadłowca Columbia. Tam było też pytanie, okej, wszyscy widzieli, wahadłowiec się rozpadł w powietrzu, ale dlaczego? I to pytanie dlaczego, mogliśmy na nie odpowiedzieć właśnie za pomocą tej samej metodologii, jaką tutaj zastosowałem. Tą metodologię, jako członek konsorcjum Aerospace, czyli lotniczego, rozwinęliśmy przy współpracy NASA, FAA, Boeinga i wszystkich ogromnych firm lotniczych, jak GEAE, Honeywell, Williams, Rolls-Royce i tak dalej, przy funduszach wielomilionowych, 15-20 milionów dolarów. Celem tego było właśnie uzyskanie możliwości jak najdokładniej przeanalizować tak zwane problemy uderzenia wielkiej energii. Przypadkiem nie było celem oczywiście tej analizy, żeby czekać na jakieś katastrofy. Ten temat jest potrzebny dla przemysłu do produkcji nowych silników na przykład lotniczych. Mogę się pochwalić, że część
technologii, jaką opracowaliśmy za pomocą właśnie tej metodologii, użyciu materiałów kompozytowych. Patrzę, czyli gdzieś jest moja teczka, bo jest, bo mam tam próbkę tego materiału, którą przywiozłem ze Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać, że ten materiał w tej konstrukcji jest lżejszy, bardzo leciutki, a jest mocniejszy od stali. Dzięki temu, dzięki tej technologii, GEAE stworzyło nowy silnik lotniczy, General Electric, tak? Ten silnik nazywa się GenX i Boeing postanowił używać ten silnik nowy lotniczy do Dreamlinera. Od razu muszę zrobić disclosure, że ten Dreamliner, który Polska kupiła, nie ma tego silnika. Bo jest drugi silnik, Rolls-Royce'a. Oczywiście w mojej opinii był gorszy. A dlatego gorszy, bo jest dużo cięższy. Bo zamiast takiego lekkiego materiału używają tam stal. W związku z tym silnik GenX jest 30% lżejszy. A mówimy o wielu, wielu tysiącach kilogramów wagi takiego silnika. Gdyby to byli studenci, to oczywiście ja mógłbym poprosić ich, żeby spróbowali złamać ten materiał, żeby pokazać, że im się to nie uda, żeby nie wiem jak chcieli. W każdym razie zostawimy to na następny etap, bo nie chciałbym, żeby sobie połamali ręce czy nogi. Po co to wszystko mówię? Mówię po to, że tą technologię wypracowano właśnie dla tego typu materiałów, dla różnych, nie tylko tych materiałów, ale materiałów innych, jak izotropowe, jak aluminium. Nie dlatego, żeby szukać katastrof, tylko dlatego, żeby najnowsze samoloty można było konstruować i sprawdzać za pomocą komputera. No a teraz przejdźmy do sytuacji z 10 kwietnia 2010 roku. Tutaj widać linię tą czarną, po której samolot leciał. Tutaj jest pozycja tej tak zwanej słynnej pancernej brzozy. Widzimy, że ta linia jest około 50 metrów od linii, po której naprawdę powinien lecieć ten samolot, któremu mówiono, że jest na ścieżce. No nie był na ścieżce, no ale leciał tą trasą i coś się stało w tym miejscu. Coś gwałtownie zmieniło kierunek lotu tego samolotu. To widać na gołe oko, że tak powiem. Z punktu widzenia trajektorii pionowej Mach stwierdził, że ten samolot uderzył w tym miejscu, gdzie jest ta brzoza, na wysokości tych 5-6 metrów. Następnie wykreślił krzywą, tak jak tu widzimy, w ten sposób. Także ja będę interpretował tą krzywą. Jeżeli tu jest 6 metrów, no to każdy widzi, że to jest dużo mniej niż 6 metrów, to może jakieś 2 metry. I ten samolot, który jest 50 metrów długi, miał mieć w tym czasie 14 stopni podniesiony nos tego samolotu. Czyli i wypuszczone koła, czyli najwyraźniej w tym momencie, w tym miejscu musiał już jechać po ziemi. I to grząskiej ziemi. No ale i to oczywiście po utracie 1/3 skrzydła, bo tak mówi raport. A następnie podrywa się do góry. Każdy mechanik może obliczyć przyspieszenia przy takim poderwaniu się, wiedząc, że odległość między tymi dwoma liniami na przykład jest 1 sekunda, odpowiada 1 sekundzie, ponieważ leci ten samolot 80 metrów na sekundę. Przyspieszenia w tym miejscu i tutaj, jeżeli byśmy obliczyli, to byłoby 8-10 g. No oczywiście to jest fizycznie niemożliwe. Czyli to już wskazuje, że ta trajektoria po prostu nie ma sensu. No to się pytamy, jeżeli to nawet student pierwszego roku mechaniki mógłby przeliczyć i stwierdzić, że to nie ma sensu, to po co to jest narysowane? Dlaczego musieli tak zrobić? No musieli tak zrobić, bo
ta pancerna brzoza musiała być złamana w tym miejscu. W tamtym dniu miało to być 5-6 metrów, no dzisiaj już wiemy, że to jest 9 metrów, czyli trochę wyżej. Ale następnie jakoś musieli podnieść ten samolot na te 20-30 metrów, bo inaczej jakby się nie podniósł tam, to by się nie obrócił, nie zrobiłby tak zwanej beczki, bo te kikuty nawet, te skrzydła są przynajmniej jeszcze 12 metrów długie i gdyby chciał się obracać wcześniej, no to musiałby zaczepić o wszystko, o ziemię i na pewno by nie mógł jakoś przezroczyście, że tak powiem, przelecieć przez ten obszar. Profesor Nowaczyk za pomocą informacji z TAFSA, czyli sensora, który był na tym, w tym samolocie, twierdzi, że taka jest prawdziwa trajektoria. Na moje oko ta trajektoria wygląda dużo spokojniej. Jest płaska. Mówimy o samolocie, który ma 80 ton. 80 ton w ciągu jednej sekundy, drugiej sekundy nie podrywa się, nie opada, nie robi takich gwałtownych skręceń naturalnie. Jeżeli coś jest tak jak tutaj, to jest nienaturalne. To znaczy, że tam musiała być jakaś dodana ogromna energia do tego samolotu, która zrobiła gwałtowny zmianę kierunku lotu samolotu, który leci 80 metrów na sekundę. Każdy mechanik to wie. No, ale obie te krzywe łączą się w tym samym miejscu, gdzie nastąpiło zatrzymanie całej elektryczności w tym samolocie. Czyli wszyscy się zgadzają, że samolot rozpadł się w powietrzu. Ale dlaczego się rozpadł w powietrzu? Tego nie tłumaczą. Gdybyśmy porównali zdjęcia satelitarne, to jest ten sam lot, to jest 10 kwietnia, tutaj jest z czerwca. Na tym samym rejonie widać lepiej drzewa, krzaki, jakie tam rosną. Tutaj tak dokładnie nie widać, dlatego pozwoliłem sobie to zdjęcie również zamieścić. No bo gdyby ten samolot rzeczywiście leciał na tej długości, na tej wysokości 2-3 metry, no to jak żyletka musiałby skosić to wszystko. Tutaj powinna być przesieka. Okay? A nie ma przesieki. To znaczy, że ten samolot jakoś pięknie przeniknął przez te wszystkie krzaki, przez te wszystkie drzewa, ich praktycznie nie uszkadzając. Tam są jakieś uszkodzenia, ale kilku krzaczków nie ma tej przesieki. Popatrzmy na proporcje tego samolotu do proporcji tego drzewa. To jest to drzewo. Wygląda jak zapałeczka w porównaniu z proporcją całego ogromnego 100-tonowego samolotu odrzutowego. Samolotu, który jest w stanie lecieć prawie 1000 km na godzinę. To znaczy, że konstruktor, który konstruuje ten samolot, zakłada tak zwany ciężar statyczny, czyli mówi, że chcemy skonstruować samolot na 110 ton w tym przypadku i na 1000 km na godzinę. Ten konstruktor musi wziąć pod uwagę tak zwane turbulencje, czyli ponad tak zwaną statyczny ciężar musi dodać tak zwany dynamiczny wskaźnik. Wiemy, jak latamy samolotami, że piloci czasami mówią do pasażerów, proszę zapiąć pasy, bo wchodzimy w okres turbulencji. Te turbulencje to są właśnie te dynamiczne obciążenia, które samolot i jego skrzydła muszą unieść. Wiemy, że w samolocie cały ciężar statyczny i dynamiczny jest unoszony przez skrzydła. Czyli cała wytrzymałość tego samolotu, największa część tej wytrzymałości musi być w skrzydłach. Bo musi właśnie ten ciężar statyczny i dynamiczny być w stanie unieść. Ja stworzyłem model tego samolotu, tak jak on wygląda, jaki on jest, łącznie ze strukturą wewnętrzną tego samolotu. Przyjąłem oczywiście drzewo,
moje drzewo nie ma gałęzi, nie ma listków, bo stwierdzę, że nie są one zbyt istotne. Jeżeli miałoby to drzewo przeciąć, to nie dlatego, że miało liście lub ich nie miało, czy że miało jakieś gałęzie lub ich nie miało, tylko że ten pień był taki, a nie inny. Chcąc założyć najbardziej konserwatywnie parametry, przyjąłem, że drzewo w tym miejscu jest o 10% grubsze od największej grubości, jaka była podana w raporcie MAK-u. Czyli oni podzieli 30 do 40, to ja przyjąłem 44 centymetry. No i ponieważ nie było pewności, to robiłem obliczenia dla różnych długości końcówek, żeby upewnić się parametrycznie, czy dla jakiejś sytuacji, dla jakiegoś układu tego samolotu, jego pochylenia, nachylenia, kąta ataku, ułożenia wzdłuż tego skrzydła, czy jest jakiś przypadek, żeby to drzewo mogło się złamać, a w tym samym czasie oderwać to skrzydło. Dla geometrii przyjętych musiałem dać parametry materiałowe. Dla drzewa brzozy wzięliśmy próbki, zrobiliśmy testy tego drzewa. Wzięliśmy najlepszą, najtwardszą, najmocniejszą brzozę, jaka jest biologicznie dostępna i pomnożyliśmy jej wytrzymałość czterokrotnie. Żeby mieć super pewność, że wyniki, jakie będziemy mieli, to nie jest spekulacja, to nie jest przypadek. Nasze drzewo oczywiście jest materiałem ortotropowym, to znaczy, że ma inne właściwości wzdłuż włókien niż w kierunku poprzecznym do włókien. Koledzy profesorowie kiwają głowami, tak się robi, dziękuję. Wiemy też, że drzewo, ponieważ wchłania w siebie wilgoć, zmienia swoją wytrzymałość i sztywność w zależności od tej wilgotności w tym drzewie. Im bardziej jest ono wilgotne, tym bardziej jest słabe. Może nawet jego wytrzymałość zmniejszyć się pięciokrotnie w stosunku do drzewa suchego, do drewna suchego. To samo z jego sztywnością. Drzewo suche jest bardziej kruche, sztywne, a drzewo mokre jest bardziej giętkie. Tak mówi badanie drewna. Wiemy też, że to drewno jest czułe na szybkość obciążenia. Im szybciej się je obciąża, tym jest mocniejsze. I tutaj są właśnie krzywe, które pokazują to, co powiedziałem. Taki jeden z modeli został wypracowany przez Federal Highway Administration w Stanach Zjednoczonych, który właśnie się zachowuje tak, jak powiedziałem. Użyłem taki model z tego względu, że inna niezależna grupa profesora Bocieri z Los Angeles również zrobiła tego samego typu analizę dla innego przypadku samolotu uderzającego w drzewo. Był to samolot Constellation, który był połowę wagi i dużo wolniejszy, bo to był samolot z 1965 roku i który to swoimi skrzydłami przesiał dwa słupy telegraficzne. Oczywiście słupy telegraficzne też są zrobione z drewna, ale jest zawsze tak są dobrane, żeby nie było sęków tam, żeby nie było gałęzi oczywiście, jest to impregnowane, jest wysuszone. Także słupy są dużo mocniejsze z tego względu od naturalnego drzewa. Naturalne drzewo ma właśnie te sęki, czy gałęzi, które są miejscami osłabienia drzewa, czyli defekty. Z punktu widzenia materiałowego to są defekty. A struktury tak się zachowują, że niezależnie jak dobry materiał włożymy w jeden kawałek tej struktury, one zawsze pękną w najsłabszym punkcie tych struktur. Tak to się składa, że tam, gdzie jest najsłabsze, tam będzie jego pęknięcie.
Także ten model, oczywiście referencje są zawsze podawane na moich slajdach. Tutaj widzimy właśnie ten eksperyment z 1965 roku, gdzie nie jest zbyt wyraźny, ale jest on na internecie, można sobie obejrzeć. Samolot upada, ślizga się po ziemi, odcina te dwa słupy swoimi skrzydłami. No i oczywiście ma zniszczone również skrzydła, bo od uderzenia w ziemię, w różne betonowe i ziemne przeszkody jest całkowicie rozbity. Ten eksperyment miał za zadanie rozbić zbiorniki w skrzydłach, żeby zobaczyć, jak paliwo się rozlewa. No ale w tym samym przypadku, ponieważ profesor Bocieli, nie wiedząc o moich pracach, a ja o jego, opublikował to, okazało się, że szliśmy tą samą trasą, szliśmy tą samą drogą, tą samą myślą. No, nie jest to niespodzianka, bo każdy naukowiec stara się robić wszystko zgodnie z tak zwanym state of the art, czyli z tym, co wiedza pozwala zrobić najlepiej. Tutaj widzimy skrzydło tego samolotu Constellation, który ma dwa tak zwane dźwigary, czyli z przedni i tylni, nie ma w ogóle żeber, tylko tak zwaną kratownicę. I pomimo tego, że jest tak lekko zbudowany, jak profesor Berczyński, który jest konstruktorem Boeinga, powiedział, to jest 1/4 wytrzymałości skrzydła TU-154M. Więc pomimo to i tak efekt jest ten, o który nam chodzi, czyli to skrzydło rozbiło, tutaj widać ten słup, jak w strzępach leci w powietrzu. I to jest eksperyment. To samo jest w symulacjach komputerowych. Co dla mnie było również ciekawe, jak te słupy, oba, które zostały przecięte, upadają na ziemię, bo to jest dynamika. One zawsze upadały wzdłuż lotu samolotu. A w Smoleńsku ta słynna brzoza upadła prostopadle do lotu samolotu. Czyli coś nie tak. To niezgodne jest z dynamiką, jaka powinna mieć tam miejsce. Znowu dla naukowców, dla mechaników, tu widzimy siłę względem odkształcenia dla dwóch modeli. Jeden jest tak zwany model liniowy, który jest czterokrotnie mocniejszy od nieliniowego materiału, który jest nazwany materiał 143, który pokrywa się z eksperymentem, jaki zrobiliśmy u nas w laboratorium. Jeżeli chodzi o aluminium, muszę tutaj wyjaśnić, że my, profesorowie, którzy zajmujemy się materiałami kompozytowymi, takimi jak pokazałem tutaj, które są użyte w Dreamlinerze, to wcale nie znaczy, że się już nie znamy na materiałach izotropowych. Materiał izotropowy jest specjalnym przypadkiem materiału anizotropowego. Może w drugą stronę działać odwrotnie. Ludzie, którzy tylko robili całe życie materiały izotropowe, mogą mieć kłopoty ze zrozumieniem materiałów anizotropowych albo ortotropowych. Aluminium jest materiałem izotropowym. No ale dla pewności, ponieważ potrzebowałem wyniki i symulacje dla właśnie takiego materiału, jaki był użyty na Tupolewa, to jeden z moich studentów, jego pracę magisterską, którą obronił w zeszłym roku, było właśnie analiza i testowaniem takiego aluminium. Ten link do tej pracy magisterskiej zaraz po obronie wysłałem do prokuratury polskiej, żeby może miała szansę mieć dodatkowe informacje, bo to może będzie dla nich przydatne. Jeżeli chodzi o mój model, materiał aluminium został zamodelowany matematycznie jako elastoplastyczny albo jako tak zwany Johnson-Cook. Johnson-Cook to jest straight rate dependent, czyli zachowuje się mocniej trochę, im szybciej jest obciążony. Dla graficznego pokazania
to jest właśnie naprężenie względem odkształcenia dla drzewa. Dwa modele, liniowy i ten materiał 143. I dla aluminium, to jest tak zwany podstawowy, ortotropowy i Johnson Cook, który posiada kilka odgałęzień w zależności jak szybko ten materiał jest naprężany. No, kiedy już mamy ogólną postać tego samolotu i tego drzewa, to trzeba również zbudować strukturę wewnętrzną. Na podstawie informacji dostępnych zbudowaliśmy wewnętrzne trzy dźwigary, całą serię żeber. To jest przekrój tych dźwigarów. Niemniej jednak, żeby nie robić tego skrzydła zbyt mocnym, nie użyliśmy tych wsporników tutaj, które, jak znowu dr Berczyński, który jest konstruktorem skrzydeł, mówi, bardzo usztywniają strukturę powłokową użytą na te skrzydła, w związku z tym powodują, że jest dużo, dużo bardziej mocne. Ten materiał jest w stanie absorbować dodatkową ilość energii uderzenia, której ja dla celu takiego, żeby to moje skrzydło było słabsze, nie użyłem. Czyli mam skrzydło słabsze, a drzewo 4 razy mocniejsze. Tak wygląda model finite element, czyli metody elementów skończonych, struktury wewnętrznej. No i oczywiście ostateczny etap to jest cała seria badań parametrycznych. Mając model, mając warunki początkowe, wkładam to na komputery, które liczą. I dzisiaj mogę prezentować wyniki tych obliczeń. Ja w czasie tych obliczeń nie mam wpływu na te obliczenia. Ja mam tylko wpływ na to, jak ten model wygląda na początku, jakie parametry przyjmuje, a reszta to jest natura, to jest to, co matematyka i fizyka twierdzi. Okay? Nie mam na to żadnego wpływu. Jeszcze mogę Państwu powiedzieć, że oczywiście ja prezentuję tą pracę, ale tak się składa, że ja prowadzę całą grupę naukowców, doktorantów, którzy pod moim kierunkiem wykonywali tą pracę. Ci ludzie są z Chin, z Indii, ze Stanów Zjednoczonych, z różnych krajów. Niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie Polska jest, a z pewnością nie wiedzą, że jest jakaś jedna partia i druga. Także te obliczenia są apolityczne. Okay? Na pewno nie mają żadnego wpływu dla jakiego to samolotu, w jakim kraju były robione. Okay? Moja dziedzina, moja wiedza jest w tak zwanych uderzeniach wielkiej energii i zachowania materiałów izotropowych, niezotropowych, w tym wypadku aluminium i drzewa. Wiedząc, że również aerodynamika, czyli obciążenia aerodynamiczne są ważne, poprosiłem eksperta w tej dziedzinie, który ze swoją grupą zrobił obliczenia ciśnień aerodynamicznych, które to ciśnienia mogliśmy dołożyć do naszego modelu. W ten sposób chciałem się upewnić, że mam wszystkie obciążenia, jakie mogą mieć wpływ na zachowanie się tego skrzydła, które może mogłoby się oderwać. Nie będę tutaj tłumaczył o wszystkich przypadkach, jakie żeśmy liczyli, tylko pokażę kilka symulacji. Tutaj widzimy, jak ten samolot uderza swoją krawędzią w to drzewo, no i co się dzieje? Samolot przelatuje, a drzewo jest przecięte. Tutaj czas jest pokazywany w sekundach. To całe przecięcie tego drzewa to są 0,02 sekundy. 0,02 sekundy to nie bardzo krótko. To zobaczmy bliżej, co się dzieje w tych 0,02 sekundach. Widzimy, jak blachy tej krawędzi przedniej są zniszczone, odfruwają w powietrze, fragmenty fruwają, ale ten przedni dźwigar swoją masywną dość strukturą potrafi
przerąbać, jakby przełamać to drzewo. I to drzewo jest przełamane tak szybko i ten samolot leci 80 metrów na sekundę, a drzewo jest tylko 44 centymetry. 80 metrów, ja myślę, że tam do końca jest mniej niż 80 metrów, czyli sobie można wyobrazić, że ten samolot przeleci w ciągu jednej sekundy od tej ściany do tamtej, a może jeszcze dalej. Okay? A drzewko jest takie, 44 centymetry. Czyli nic dziwnego, że to trwa tak krótko. Okay? Ale też jest ważne, że krawędź za każdym przypadkiem jest zniszczona. Tak zwane sloty, ta krawędź przednia, zawsze musi być zniszczona. No trudno się dziwić, sloty, ta krawędź przednia to jest 1 mm blachy. To jest tylko aerodynamiczny kształt, który służy po to, żeby ten samolot płynął w tym powietrzu. Jego ciężar, te 100 ton plus ten ciężar dynamiczny jest utrzymywany przez dźwigary, nie przez tą blaszkę, która jest na zewnątrz, którą widzimy. Ciekawe byłem od spodu, jakby to spojrzeć na to, bo mówię, a może to drzewo może zarysować albo przeciąć tą blachę po przełamaniu. Okazuje się, że dynamika tego jest taka, że ono zanim wróci do pozycji pionowej, jest odepchnięte i ten samolot już przeleci daleko, zanim ono wróci z powrotem do pozycji pionowej, tą część, ten kikut, który zostaje w ziemi. Czyli nie ma nawet zarysowania żadnego ani tą częścią górną, ani częścią dolną. Bez znaczenia ma nawet fakt, że ten przypadek, który właśnie pokazałem, był dla samolotu, który leci te 17 stopni z nosem podniesionym, ale poziomo. Poziomo, ok? Czyli wydawałoby się, że to jest już najbardziej taki przypadek, który powinno coś tam dotknąć, a nie dotyka. Tutaj jest kąt natarcia 14 stopni i samolot idzie lekko do góry i to jest przypadek, ten, który pokazuje, jest najbardziej drastyczny, czyli największe zniszczenia zostały osiągnięte w takim wypadku. Niemniej jednak efekt jest ciągle ten sam. Samolot zniszczoną ma krawędź przednią, te sloty, drzewo jest przecięte, a ta część, która została odcięta, upada wzdłuż lotu samolotu. Zawsze tak się dzieje. Tak samo jak w eksperymencie Constellation. Żeby się upewnić, że Anusz Widelec, ten dźwigar, może miał jakieś defekty. Ma trochę słabsze przyjęte dla aluminium jego zachowanie wytrzymałościowe, ale również wziąłem pod uwagę różne grubości tych dźwigarów. Z referencji, jaką znalazłem na tym rosyjskim linku, jest napisane, że dźwigar w samolocie Tu-154M ma 12 mm grubości. Przyjąłem 10, 13, nigdy nie wiadomo, może lepiej trochę mniej, może trochę więcej, nie ma znaczenia. Czyli wszystkie parametryczne obliczenia zrobiliśmy dla widełek różnych grubości, dla różnych wytrzymałości i zawsze konkluzje są te same, jak tu Państwo widzicie. Dla wszystkich wypadków samolot przecina to drzewo. Niezależnie od tego, jakie użyliśmy siatki, metody skończonych, materiały, po prostu margines pewności jest tak daleki, że nie jesteśmy za blisko po prostu do sytuacji, kiedy mogłoby się zdarzyć, że to drzewo by w końcu rzeczywiście mogło uszkodzić na tyle to skrzydło, żeby się musiało oderwać. Okay? Za duży jest margines pewności, za duża odległość w zachowaniu się materiałów i zawsze tak zwana powierzchnia nośna tego skrzydła jest niezniszczona ze względu na dynamikę tego układu. Ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem takie zdjęcie z internetu, które pokazuje, że ten slot, który we wszystkich moich wypadkach był zniszczony, to nie jest zniszczony w tym skrzydle. I mamy ogromną dziurę w skrzydle, to jest ta końcówka ogromna, 6,5 metra czy tam 5,5 metra, ale ten slot w tym miejscu jest cały.
w tym miejscu, gdzie miało być kontakt, musiał być kontakt z tym drzewem. No to co? No to w takim razie nie było tego kontaktu. Ok? No to się akurat zgadza z tą czarną trajektorią, którą obliczył dr Nowaczyk i Jaworski, że ten samolot przeleciał powyżej tego drzewa. No i od kilku dni to się zgadza również, trochę bardziej się zgadza już nawet z decyzją prokuratury, która mówi, że już nie było to 6 metrów, tylko 9 metrów. No, musiałem przeliczyć, czy dla 9 metrów, czyli dla 15 centymetrów średnicy, czy ten slot będzie zniszczony. Tego jeszcze nie wiem, nie zrobiłem, bo zostałem zaskoczony. Tą informację opublikowali, kiedy byłem w samolocie i leciałem do Polski, no to przepraszam. No w każdym razie tego nie było to możliwe do sprawdzenia. Co jest właśnie ciekawe, ponieważ mamy tą sytuację, to zniszczenie, które widać na tej rekonstrukcji fotograficznej tego skrzydła, wiemy, że są miejsca z wyrwanymi nitami i dr Berczyński bardzo dokładnie, dr profesor habilitowany Obremski to tłumaczy na podstawie konkretnych elementów znalezionych w tym tego samolotu, że tego typu wyrwane nity to nie są wyrwane nity ze względu na ścinanie, które one mogłyby być zniszczone przy upadku samolotu, przy zgnieceniu samolotu, tylko są rozerwane. Wiemy też, że te rozerwane części nitów znaleziono w ciałach niektórych ekskumowanych pasażerów ofiar. Także to wszystko świadczy o tym, że był wybuch. Oczywiście musiał być wybuch tutaj, w tej części, która oderwała tą całą część. Gdyby tylko ta część była przecięta, bez zniszczenia tego obszaru, to ten samolot mógłby dalej spokojnie lecieć, ponieważ samoloty są konstruowane, tak jak dr Berczyński wytłumaczył, na to, żeby utracił 20% swojej siły nośnej. Jeżeli on nie mógł dalej lecieć, to znaczy, że ten ubytek musiał być większy niż 20%. Jeżeli odejmiemy tą całą część również tego skrzydła, no to już nie poleci. To już nie jest w stanie polecieć. Czyli to by bardziej wytłumaczyło sytuację braku sterowności i stabilności tego samolotu. Przejdźmy do drugiego punktu mojej prezentacji. Tutaj ciekawe było dla mnie, czy jest możliwe, żeby odwzorować sytuację upadku części kadłuba tego samolotu tak, żeby wyglądał podobnie jak na zdjęciach ze Smoleńska. Więc robiłem różne sytuacje, założenia upadku z obrotem, bez obrotu. Zawsze, za każdym razem część tego sufitu czy ścian była przygnieciona pod podłogą. Natomiast w Smoleńsku wiemy, że było inaczej. Że ta część tego sufitu i obie podłogi są na zewnątrz, przepraszam, i obie ściany są na zewnątrz tej podłogi. Sandia National Lab to jest jedna z ważniejszych instytucji w Stanach Zjednoczonych. Od 10 lat robi tego typu symulacje z wybuchami. Robi doświadczenia i eksperymenty numeryczne. W takim eksperymencie oni zrobili właśnie dla tego samolotu eksperyment, który pokazują, że od małej ilości środka w kadłubie, kiedy dojdzie do eksplozji, ciśnienie potrafi rozerwać kadłub, które się rozkłada na obie części. Jak się już rozłoży na obie części, to jest szansa, żeby upadło i tak wyglądało jak na tym zdjęciu. Tu jest ta część podłogowa, tu jest jedna ściana, tu jest druga ściana, a tu jest sufit. Nie ma nic pod spodem, ok? Nie ma nic pod spodem. Pan Lasek twierdzi, że to jest struktura cienkościenna i ona się ślizgała i jakoś się tam wywinęła, ale część jest pod spodem, ok? Będziemy na ten temat mówić dalej, ale symulacje z wybuchem otwierają się dokładnie tak samo i pokazują tą samą konfigurację, co na tym zdjęciu
które przed chwilą pokazałem. To by świadczyło, plus analizy fragmentów tego samolotu, to jest zdjęcie, jeden z slajdów z prezentacji profesora Obremskiego, który twierdzi, że ten kawałek aluminium, powłoki, z wyrwanymi nitami, z odkształceniami tak wyglądającymi, jest dowodem na ciśnienie wewnętrzne, czyli na wybuch. To prawdopodobnie jest ten wybuch ze skrzydła, a podobne, to zdjęcie, które pokazałem, jest dowodem na wybuch w kadłubie. No dobrze, no ale moim zadaniem jest raczej wzmocnić ten raport Millera, czyli załóżmy, że nie było wybuchów. To co by się stało, gdyby ten samolot o całej masie uderzył w ziemię? To jest następny etap moich analiz. Znowu musiałem przyjąć modele, najnowsze modele, jakie zostały zbudowane dla ziemi miękkiej. Te modele były stosowane przez NASA i wiele innych instytucji, można je znaleźć w literaturze. Wymagają oczywiście charakteryzowania, czyli testów. Tutaj jest pokazany eksperyment w tej części, który trzeba wykonać, żeby dostać charakterystykę. Tutaj jest prawdziwy eksperyment i tu jest model do charakteryzowania. Dla panów profesorów to może być ciekawe, dla ogólnej audiencji to pewno nie. To idźmy dalej. Ten weryfikacja takich modeli oczywiście jest przeprowadzana. Nasz model ten również był zweryfikowany. No i po weryfikacji możemy dopiero używać go do symulacji uderzenia całej masy samolotu bez wybuchu, co by się stało, gdyby uderzył w ziemię. Dla różnych parametrów z kołami do dołu i z kołami do góry dla okącie uderzenia od 10 do 30 stopni zrobiliśmy takie obliczenia. No i co zobaczyliśmy? Jeżeli to samolot upadnie z kołami do dołu, to do dołu albo do góry, to w każdym wypadku mamy tak zwane wgłębienia, czyli kratery. No trudno się dziwić, jeżeli 100 ton, za przeproszeniem, uderzy w ziemię, no to jakaś dziura się powinna tam zrobić, prawda? Wyżłobić. A na miękkie, tym bardziej na miękkie podłoże. No ale pan Lasek mówi, nie, to było tak stycznie, bardzo delikatnie upadło. No jeżeli tak stycznie i tak bardzo delikatnie, że nie zostawiło żadnego śladu, to dlaczego wszyscy zginęli? To jest już pytanie, na które pan Lasek nie chce odpowiedzieć. No w każdym razie, jeżeli zrobimy stycznie, tak lekko, jak pan Lasek sobie życzy, to niestety, ale również jest krater. Cała masa 100 ton, jak na miękkim podłożu, ląduje, to zawsze zostawia wgłębienie, bo gdyby tak inaczej nie było, to by nie trzeba było tego betonu wylewać, żeby te samoloty lądowały na pasach startowych, prawda? Mógłby wylądować sobie w lesie, a nie ląduje w lesie, tylko ląduje na pasie startowym. I to jeszcze dobrym, trzeba dobrze go wypukać, żeby nie było jakichś wad. Okej? No więc popatrzmy sobie teraz tak, jak ten samolot przy uderzeniu bez wybuchu w ziemię miękką, jak on się rozbija na części. W każdym wypadku, to jest przypadek, kiedy jest 30 stopni uderzenia, czy 40 metrów na sekundę pionowej prędkości. To jest 5 razy szybciej niż pan Lasek mówi. No ale ja mówię na wszelki wypadek, weźmy 5 razy więcej, szybciej, drastyczniej, że tak powiem, żeby się upewnić, że będzie tak, jak pan Lasek mówi, ta cienkość, cienna struktura musi się zacząć wywijać, rozbijać na tysiące części. No, niestety, tylko 3 albo 4 części. Więcej części nie ma. I co było ciekawe, że w zeszłym roku Amerykanie zrobili eksperyment z prawdziwym samolotem, Boeing 727, który jest bardzo bliski temu Tupolewowi. Oczywiście bez żywych pasażerów ani pilotów. I instrumentowali go. No i co się stało? Ten przypadek pokazał, jak widzimy tutaj, że
rozbił się również na trzy części. Dokładnie tak samo jak w moim modelu. A mój model, miałem te wyniki zanim oni zrobili ten eksperyment. Czyli to jest piękna weryfikacja zachowania się mojego modelu. Popatrzmy, jak to wygląda. To było w sierpniu chyba, czy w maju 2012 roku. To może we wrześniu. Bum. No nie chciałbym być pilotem tego samolotu, ani lecieć w business class, czy pierwszej klasie. Niemniej jednak cała grupa manekinów w tym wypadku, która siedziała w środkowej części tylnej, pomimo tego drastycznego przełamania się i wielkiej energii upadku, by przeżyła. Okay? Większość pasażerów by przeżyła. No ale mając tak zweryfikowany model, mogę zrobić numeryczny upadek do góry kołami, no bo to jest przecież cel całości zgodnie z raportem MAC i raportem Millera. I co się stało? To jest znowu ten przypadek 40 metrów na sekundę, ten najbardziej drastyczny. Samolot w dalszym ciągu się rozbija, no ale na mniej części niż w przypadku, kiedy leciał kołami do dołu. Nawet piloci tutaj by mieli szansę przeżyć. Okay? Przyspieszenia są mniejsze. Czyli wychodzi na to, że ten przypadek uderzenia samolotem do góry kołami, chociaż nie polecam, jest mniej drastyczny, jest większa szansa przeżycia niż w lądowaniu kołami do dołu. Nie wiem, czy to będzie widoczne na tym zdjęciu, ale to jest przypadek ten, który mamy z 14 stopni, 10 stopni, czyli 14 metrów na sekundę. W tym wypadku tutaj widzimy, że w zasadzie cały kadłub ślizga się na dziobie i na ogonie i silnikach tego samolotu. Te silniki, ta masa podnosi ten cały kadłub, czyli innymi słowy amortyzuje, tak jak zderzak amortyzuje upadek do góry kołami. Trudno się dziwić, że tam jest bardzo dużo materiału, który może zaabsorbować energię. I ta energia musi być zaabsorbowana, zanim dojdzie do kadłuba. To daje większą szansę temu samolotowi. Tu przyjrzyjmy się ten sam przypadek z przodu, kiedy zbliża się do ziemi, za chwilę dotknie tą ziemię, widzimy spłaszczenie części dziobowej i tutaj zniszczenie ogona, ale w dalszym ciągu jest to ta część cała, jest podniesiona w powietrzu. Skrzydła, co ciekawe, wyginają się bardzo gwałtownie do dołu, ale nie odrywają się. I zresztą tak jak w tym eksperymencie, zrobionym żywym eksperymencie, który pokazywałem, który z kołami do dołu, Boeinga 727, może on się rozbił, ale skrzydła były ok, bo skrzydła są najmocniejsze. Skrzydła się nie zniszczyły. Oczywiście przypadek samolotu, który możemy tutaj pokazać, na przykład to jest przypadek tego 30 stopni, czyli bardzo drastyczny. Nie tylko mamy informacje o kształceniach, o zniszczeniach, ale mamy również informacje o naprężeniach wewnętrznych. Dlatego te modele dają więcej informacji niż nawet żywy eksperyment. Nikt nie jest w stanie dostać tyle informacji w eksperymentu wirtualnego z eksperymentu naturalnego. To są prawdziwe przykłady. Okazuje się, że około 5% katastrof lotniczych kończy się kołami do góry. Czyli jest sporo takich przypadków, które można przestudiować. Tutaj mamy przypadek w Kirgistanie, gdzie Tu-134 wylądował właśnie do góry kołami. Wszyscy przeżyli, 31 osób było rannych. Nie było wybuchu. To jest przypadek Tu-154, który wjechał w las, ściął kilkanaście drzew, rozbił się na trzy części, czy cztery, czy pięć. Było 83 osoby ranne. Wszyscy przeżyli.
bo nie było wybuchu. Okay? A to jest przypadek tu 154M. Mamy tysiące małych fragmentów, kilkanaście średnich, kilka dużych, wszyscy zginęli. Wszystkie symulacje, jakie zrobiłem, wszystkie analizy, jakie ja zrobiłem, jakie profesor Szuladziński, profesor Belczyński, schodzą się do ostatecznej konkluzji, że musiał być wybuch profesora Obrymskiego, musiał być wybuch w Skrzydle, musiałby być wybuch w Kadłubie. Kształt tych części. Ten wybuch w Kadłubie, co dr Belczyński zauważył, musiał oderwać ogon tego całego samolotu jeszcze w powietrzu. Bo ogon tego samolotu ma niezgniecioną część, tak zwane bulkhead, czyli tą część ramową. Gdyby on z całą masą uderzył, to musiałby zgnieść się, musiałby przyjąć tą masę, tą energię na siebie, a nie ma. Czyli musiał być oderwany w powietrzu. No, oczywiście jeszcze inne są wskazówki na wybuch. To, że niektóre ciała są nagie. Jeżeli ten ciężar, ten samolot by upadł razem z pasażerami na ziemię bez wybuchu, to może by ludzie zginęli. Niektórzy, ale nie potraciliby ubrań, bo nie byłoby siły, która by zdarła z nich te ubrania. I to są wnioski końcowe, które już w trakcie tej prezentacji opowiadałem. Chętnie odpowiem na pytania, oczywiście tak jak żeśmy się umówili. Jeszcze raz dziękuję za przyjście. I mam nadzieję, że nie było to nudne, co mówiłem. Dziękuję. Bardzo obiektywnych faktów, które poruszają w głębi. Natomiast ponieważ umawialiśmy się na półtorej godziny, więc wypowiedź akademicki meeting, te półtorej godziny się zbliża do końca, szkoda nam czasu na brawa, będziemy próbowali zadawać pytania, a pan profesor z pewnością to jest na nie odpowiedź. Jest pytanie dotyczące zdjęć, które miałaby mieć NASA. Czy istnieją takie zdjęcia i czy one mogą być ujawnione? 10 kwietnia. Panie profesorze? Tak, no ja muszę od razu z góry przeprosić, że nie będę w stanie odpowiadać na pytania, które nie są w mojej dziedzinie. Nie należą do mechaniki pękania dużej energii, do materiałów aluminiowych i drzewnych i kompozytowych. Proszę zrozumieć, że jako ekspert w tej dziedzinie nie mogę wychodzić poza swoją ekspertyzę. Oczywiście w tym wypadku mogę powiedzieć to, co wiem, a wiem tylko tyle, że jakie zdjęcia były, a to wszyscy Państwo wiecie, to były zdjęcia zrobione przez jakiegoś satelitę prawdopodobnie, a może jakiegoś tam szpiegowskimi metodami, które podobno były dane do pana Tuska, do rąk własnych. I one teraz gdzieś zniknęły. Ale to tylko wiem tyle, co chyba wszyscy z gazet. W każdym razie nie były w pańskim posiadaniu. Nie, nie. Dobrze. Drugie pytanie jest takie. Jaki jest model zamocowania brzozy w podłożu oraz gdzie są środki masy brzozy dolnej, brzozy górnej oraz odłamka skrzydła? No tam, gdzie powinny być. Okay, tak krótko odpowiem. Zamocowanie jest sztywne. Przy uderzeniu dynamicznym, które trwa 0,02 sekundy, szczerze mówiąc. Nie ma znaczenia, jak jest umocowane to drzewo, bo ono jest przecięte szybciej niż te naprężenia, ta fala jest w stanie dojść do ziemi. Czyli innymi słowy, te korzonki tego drzewa nie są w stanie wiedzieć, że on już straciło tą górną część, kiedy już straciło tą górną część. Można byłoby osiągnąć tę samą metodę, w ogóle nie zawieszając jakby to drzewko w powietrzu, też by przecięło, tak samo, no ale oczywiście nikt by w to nie uwierzył, powiedzieliby, że o, zrobił źle, zły wynik i tak dalej. No ale jest usztywnione tak, jak być powinno. Tak, no trzecie pytanie jest w ogóle pozamerytoryczne, dotyczy
podatków, nie wiem, urząd skarbowy się pojawił. Czy profesor płaci podatki w Polsce? Ponieważ nie wchodzi to w zakres kompetencji mojego męża, a ja jestem prawnikiem, więc odpowiem na to pytanie. Po pierwsze, a jako osoba prywatna powiem, że pytanie jest niekulturalne i niezgodne z prawem, dlatego że jest to informacja prywatna. Że rozumiem, że za tym pytaniem kryje się pewna intencja, która często się powtarza i my jesteśmy w pełni świadomi tego. Mianowicie są insynuacje, że my na tym robimy jakiś nieprawdopodobny majątek i że jesteśmy opłacani przez ugrupowanie polityczne PiS. Więc chciałam jasno powiedzieć, proszę Państwa, że na tych badaniach i na naszym zaangażowaniu się w katastrofę smoleńską nie tylko, że nie zarobiliśmy ani jednej złotówki, ale włożyliśmy w to rzekę własnych pieniędzy, żeby była pełna jasność. Dobrze mieć prawnika w rodzinie, jak widać. Ja chcę potwierdzić jako organizator tego spotkania, że istotnie państwo winiendowie raczej dopłacają tego interesu. Szanowni Państwo, mamy następne pytanie. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, jest pytanie następującej treści. Czy wyniki pańskich badań zostały lub zostaną opublikowane w jakimś anglojęzycznym, specjalistycznym czasopiśmie? Ja rozumiem, że pan profesor opublikował cały szereg różnego typu pracy w anglojęzycznych czasopismach, ale rozumiem, że chodzi o tę prezentację. Tak, proszę Państwa, ja oczywiście każda praca naukowa oryginalna jest publikowana. Tak jak mówiłem, metodyka do tej pracy została wypracowana i użyta do na przykład tych materiałów kompozytowych, sprawdzona przy wahadłowcu Columbia. Raport do takiej pracy również był zrobiony przez pana Bocieriego i przeze mnie. Tak, moje publikacje są złożone, były pokazywane na konferencjach. Na konferencji w Pasadenie, na przykład, na którą notabene zapraszałem ekspertów pana Laska już we wrześniu 2011 roku. No niestety, nikt nie przyjechał z ich strony, także miałem okazję prezentować tak zwaną prezentację plenarną, godzinną dla 200 ekspertów w mojej dziedzinie z 20 kilku krajów. Wszyscy przyjęli te wyniki bardzo pozytywnie dla tych państwa ciekawskich. Jedna osoba wyszła z sali. Z Rosji. Po tym spotkaniu dostałem, oczywiście miałem wiele innych prezentacji, niedawno miałem na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburghu, jest to bardzo dobry uniwersytet. Im tak ta praca się podobała, że zamieścili ją na swoim prywatnym, uczelnianym YouTube i każdy z was, państwa może znaleźć to, wystarczy napisać w Google Carnegie Mellon Binienda. Pokaże się, jest po angielsku, ta sama, prawie taka sama prezentacja. To, że oni umieścili to, tą prezentację tam, a przecież to jest ich wolna wola, ja nie mam na to wpływu, to dla mnie jest dowód uznania mojej pracy i szacunku do mojej ekspertyzy. Oczywiście kilka prac magisterskich i doktoranckich było zrobionych w ramach tej pracy, ale niedokładnie, bo muszą być oryginalne, czyli sam fakt katastrofy nie jest niestety oryginalny, jest dużo katastrof, tylko jakie metody są użyte, jak jest state of the art, tego typu kąt publikacji jest zrobiony. Będzie niedługo publikacja wydana przez profesorów tutaj w Polsce po konferencji smoleńskiej w języku polskim i będzie publikacja po zakończeniu recenzji w języku angielskim. Muszę powiedzieć jeszcze ciekawostkę, że po tej konferencji w Pasadenie zostałem zaproszony do Chin na turnę po Chinach z tym właśnie wykładem.
Zrobiłem to w 5 instytucjach, w 4 miastach. Wszędzie byłem bardzo mile witany. W jednej z tych miejsc, to jest w Pekinie, byłem przyjmowany przez korporację Comac. Korporacja Comac to jest chiński Boeing, albo taki ekwiwalent, czy Airbus. Oni budują duże samoloty. Bardzo im się podobała ta praca, ten efekt, do tego stopnia, że w grudniu prezydent tej korporacji z kilkoma wiceprezydentami przylecieli do Ohio, do Akron, żeby podpisać umowę między moją uczelnią a tą korporacją na współpracę na przyszłość. Ta umowa została podpisana i współpraca się rozpoczęła. Także z punktu widzenia naukowego jest to normalny tryb naukowy, który niczym się nie różni od każdego innego działalności, każdego profesora, który pracuje nad danym tematem, publikuje, prezentuje. Oczywiście chciałbym bardzo, wiem, że są profesorowie tutaj w Polsce, którzy mogliby to samo zrobić. Na przykład profesor Niezgoda z Wojskowej Akademii Technicznej. Znam jego umiejętności, wiem, że jest świetnym fachowcem. Rozmawiałem z nim, bo mówię, słuchaj, ty jesteś po tamtej stronie, okay? Jeżeli ty zrobisz swoje wyniki, ja wierzę, że wyjdzie mu to samo, no bo nie może być inaczej, nie? Nie namawiałbym go, gdybym obawiał się, że będzie inaczej. Więc zrób to. On mówi, no bardzo chętnie bym zrobił, ale potrzebuję 1,5 miliona złotych. No trudno się dziwić, że potrzebuje fundusze na zrobienie takiej pracy. Co ciekawe, dowiedziałem się, że ten piękny stadion w Warszawie, utrzymanie miesięczne kosztuje 3 miliony. A pan Lasek powiedział, że nie mamy pieniędzy na takie głupoty, żeby dawać panu Niezgodzie. No to przepraszam, to coś tutaj mi nie pasuje. Tak, nam też bardzo wiele rzeczy nie pasuje, ale dziś bardzo profesorowi mamy badania szczegółowe. Ja chciałbym zadać następujące jeszcze pytanie. Tak się składa, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie dalsze mydlenie oczu opinii publicznej w Polsce przestaje się udawać. Dzięki takim profesorom jak pan profesor Gnięda, czy inni eksperci współpracujący z zespołem parlamentarnym pod pana Antoniego Macierewicza. I dzisiaj dzięki takim filmom jak film Anatomia upadku Anity Gargas nie sposób już pewnych rzeczy przemilczać. Nie wiem, czy państwo zdążyli zauważyć taką informację, ale ja przeglądając portale zauważyłem, że Telewizja Polska zadeklarowała, że wyemituje oba ostatnio pokazywane filmy, czyli z jednej strony ten słynny paszkwil będący wizualizacją raportu Anodiny i Millera z jednej strony, a z drugiej strony Anatomia upadku i ma ktoś być wyemitowane jeden po drugim z udziałem ekspertów. Mam pytanie pana profesora, czy pan profesor będzie jednym z nich? Tego ja nie wiem. Spotkałem się z tyloma, proszę państwa, oszczerstwami. Mówili, że ja tylko do odmieszania wapna jestem, że ja w ogóle nie jestem profesorem, a za inżynierem to ja teczkę tylko mogę nosić. Że ten Uniwersytet of Akron to jest jakaś mała szkołka średnia, zawodowa. No jest to 30-tysięczny uniwersytet. Ja naprawdę nie mam problemu z robieniem pracy naukowej, ale nie sprzyja mi opluwanie mnie i wesztanie mnie, nie tylko mnie, ale takie e-maile przychodziły do moich do przełożonych, do rektora, do moich kolegów z NASA. Rektor przyszedł do mnie i mówi, panie kolego, musi pan coś ważnego robić, bo nikt nie dostaje takich e-maili. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że miarę człowieka rozpoznaje się w miarę ilości i jakości jego wrogów. Także panie profesorze, to trudno, tak to już musi być. Chciałem jeszcze może dodać tylko, że
najbardziej cenną dla mnie uwagą było w pewnym momencie, kiedy cała grupa studentów to z pierwszego, drugiego roku przyszła do mnie i mówią: panie profesorze, pan jest bardziej sławny niż Michael Jackson. Szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że te przygody, o których pan profesor tutaj wspomina, jakiś mierze także znalazły sobie miejsce w Lublinie. Ja mam tutaj wydrukowaną z jednego z lubelskich gazet, nie będę reklamował, fragment, gdzie poseł SLD, pan Jacek Czerniak, mówi tak, odnosząc się do dzisiejszego spotkania. Profesor Binienda prezentuje określone stanowisko w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ciekawe, jakie ma realizować, nieokreślone. Udostępniając swoją uczelnię, swoją ale uczelnia, być może niechcący, ale wpisze się w tę linię. Mam nadzieję, że władze Politechniki mają tę świadomość. Mówi Jacek Czerniak, poseł SLD. Ja tak kuriozalnego tekstu, szanowni państwo, że dawno nie widziałem. Jeżeli uczelnie mają nie być miejscem, w którym można posługiwać się argumentami naukowymi, to gdzie tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce? Tak, to o podatkach mowy nie ma. Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że dobrnęliśmy szczęśliwie do końca, że państwo Gniędowie zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, robiąc nam ogromny zaszczyt z jednej strony i ogromną frajdę także intelektualną. Sam będąc socjologiem, tutaj się dużo dowiedziałem o sprawach, o których prawdopodobnie nikt bym się nie mógł dowiedzieć bezpośrednio. Myślę, że wszyscy państwa też tak uważacie, że warto było zaprosić państwa i tutaj myślę, że teraz świadami i oklaskami.